Wójt gminy Biała Podlaska, pan Wiesław Panasiuk. Witamy panie wójcie w tym tej nietypowej sytuacji. No to nagranie kiedyś zrobi furorę w tej masce. Ale my nie o masce, nie o tym, co nas otacza, tym całym zamieszaniu, ale o tym, co jest pozytywne. Gmina Biała Podlaska w tym momencie, kolejne dni przynoszą kolejne dobre informacje. No w sumie same sukcesy, na te sukcesy gmina Biała Podlaska długo czekała, doczekała się. To pokłosie tego, że macie projekty, te projekty realizujecie, składacie te projekty w odpowiednie instytucje, no i później czekacie na rozstrzygnięcia. Przypomnijmy w tym momencie, powiedzmy, o trzech, bo to chyba to najważniejsze. Dwie drogi, no i w tym momencie najświeższa decyzja OZE w gminie Biała Podlaska. Tak, zaraza szaleje, pandemia na całego, ale gmina funkcjonuje w miarę możliwości stabilnie, nie zamykamy się, nie oddzielamy się od świata, funkcjonujemy. Wprawdzie nie widać, bo maska, ale oczy się śmieją. Rzeczywiście w ostatnim czasie pandemia nie zatrzymała nam inwestycji. Wprowadzimy inwestycje zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Przypomnę tutaj nie tylko o drogach, tylko o inwestycjach kubatorowych. Takim naszym zadaniem wymuszonym to jest rozbudowa szkoły w Grabanowie. Stan surowy zamknięty, zakończony. Teraz rozpisaliśmy przetarg na pierwszy etap wykończenia wnętrz. Jesteśmy po przetargu. Moment ruszamy z budową oraz trzeba powiedzieć o Domu Seniora w Wilczynie. Także otrzymaliśmy środki finansowe, zadanie za 2 miliony 100 tysięcy. Po przetargu zmieściliśmy się. Firma miejscowa będzie realizować inwestycje pod tytułem Dom Seniora w gminie Biała Podlaska, dokładnie w miejscowości Wilczyn w Dworku. To jest ukłon w stronę naszych seniorów. A jak już rozpoczęliśmy od tej pandemii, od tych wirusów, od tej strasznej zarazy, to chcę powiedzieć, że gmina włączyła się bardzo aktywnie w pomoc różnym instytucjom, począwszy od pogotowia naszego ratunkowego. Gmina przeznaczyła określone środki, w sumie 10 tysięcy na potrzeby zabezpieczenia środków ochrony osobistej. Także poprzez naszą kulturę, współpraca ze szpitalem naszym miejskim, też szycie fartuchów i maseczek oraz podjęliśmy decyzję o zabezpieczeniu naszych mieszkańców. Szyjemy maseczki dla naszych mieszkańców. Nasza gmina jest duża, ale podjęliśmy decyzję, że w pierwszym etapie 4 tysiące maseczek uszyjemy, w tym 2 tysiące dla naszych seniorów, bo tyle jest w pierwszej kolejności. Zadanie to wykonuje Gminny Ośrodek Kultury i tutaj zaangażowanie jest wielkie. Bardzo serdecznie już teraz, w tym momencie dziękuję paniom, które się zdecydowały wspomóc w tej walce z koronawirusem. Przechodzimy do zasadniczego pytania drogi. Tak. Złożyliśmy dwa wnioski na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. Znaleźliśmy się na liście aktywnej, otrzymaliśmy określone pieniądze. Jest to droga, którą długo, rzeczywiście długo czekaliśmy. Droga Sowacinek Stary Styżyniec. Ona tak jest mocno potrzebna, ta droga, bo jakiekolwiek wydarzenie na drodze krajowej, tamtędy jest objazd. Tą drogą nieutwardzoną jest objazd. Powstaje horror czasami i rozjeżdżanie tej drogi. Znalazła się ona w Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie będzie na kwotę 3 miliony 837 tysięcy złotych. Z tego dofinansowania 2 miliony 300 tysięcy, środki własne 1 500 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, bo do tego projektu są dołączone zadania w postaci budowy chodnika przez cały Słowacinek. 3 kilometry budowy chodnika. Chodnika, to jest bezpieczeństwo dla pieszych.
jednocześnie odwodnienie w miejscach tam, gdzie rzeczywiście z tą wodą mamy problem, no i utwardzone wjazdy. Naprawdę piękne zadanie. W sumie z Funduszu Dróg Samorządowych te dwa projekty, bo drugie jeszcze jest w Stoczniówce, tak kawałek ulicy, 279 tysięcy złotych, 167 tysięcy dofinansowania, 111 tysięcy fundusz własny. W sumie ponad 4 100 tysięcy złotych te dwa zadania drogowe. I w końcu będziemy ruszyć. Są to zadania jednoroczne, czyli już przystępujemy do organizowania przetargów, bo w ciągu roku musimy tu wykonać te zadania. Mam nadzieję, że firmy drogowe trafią z ceną, nie będą windować cen ponad. Ale to nie wszystkie zadania drogowe, bo jeszcze oprócz tego zadania drogowego mamy wspólne zadanie z powiatem, droga do Jaźwin, kilometr 200, po przetargu będziemy budować. Oczywiście drogi nieutwardzone robimy we własnym zakresie, utwardzanie kamieniem. Z nowych inwestycji, które lada moment ruszą, to jest właśnie OZE. Złożyliśmy wniosek na 15 milionów złotych, 3 projekty na solary i fotowoltaikę. Wczoraj dokładnie jesteśmy na liście znowu szczęśliwców. Otrzymaliśmy pozytywnie zaopiniowany projekt, przeznaczone pieniądze do realizacji, 5 milionów 86 tysięcy złotych. I wprawdzie złożyliśmy na 15 milionów, otrzymujemy 5, ale 3 wnioski, jeden realizacja oceniony na 100 punktów. Pozostałe dwa wnioski na 98. Z tego projektu jest 515 instalacji, w tym 505 instalacji solarnych i 10 fotowoltaicznych. Tylu będzie zadowolonych mieszkańców. Jeżeli będziemy mówili, jaki to koszt instalacji fotowoltaicznej, wyceniamy to w granicach około 7 tysięcy złotych, solary w granicach 5 tysięcy złotych. Nie wszystko, to jeszcze nie wszystko. Do tych instalacji już ruszamy. To jeszcze nie wszystko, ponieważ też jeszcze będziemy realizowali zmianę oświetlenia ulicznego, dotychczasowego, na energooszczędne, na tak zwane przysłowiowe LED-owe. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i pieniądze określone już się znalazły, zostały zarezerwowane. Przy tej zmianie oświetlenia ulicznego w całej gminie dochodzą jeszcze dwa zadania z budową instalacji linii takiej tej oświetleniowej. To jest w Styżyńcu na osiedlu i Michałówka, Janówka, budowa oświetlenia ulicznego, a tak zmiany tych wszystkich lamp na energooszczędne. Także program inwestycji w gminie jest bogaty. Już nie wspomnę, że jeszcze z dziedziny sportowej, także mamy zadania określone. Budowa boiska w Oskrzenicach, to jest w połączeniu z funduszem sołeckim. Rozbudowa boiska przy szkole w Ciciborze, dużym, tak rozbudowa na prawdziwe boisko, gdzie będą mogli grać już w określonej klasie zawodnicy, oraz też złożyliśmy wniosek na rozbudowę hali gimnastycznej też przy szkole w Grabanowie. Dobra wiadomość także dla dzieci i młodzieży. Otrzymaliśmy 37 komputerów za kwotę 70 tysięcy złotych z Ministerstwa Cyfryzacji. My chcemy te komputery przeznaczyć dla uczniów naszych szkół podstawowych, którzy dotychczas albo nie mają tego komputeru, albo
jest więcej dzieci niż komputerów w domu i chcemy to tak wypożyczyć te komputery tym uczniakom, żeby mogły się uczyć zdalnie, bo dodatkowo dochodzi jeszcze 11 tabletów od marszałka województwa lubelskiego. Także na wszystkich frontach tutaj gmina intensywnie pracuje. O inwestycjach jeszcze więcej można powiedzieć, ale te inwestycje, o których teraz powiedziałem, najbardziej nas cieszą. Szczególnie te drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ jest potrzebne z jednej strony do funkcjonowania normalnego mieszkańców. Każda droga, zawsze mówiłem, że to jest okno na świat, a po drugie bezpieczeństwo. Droga 3 km chodnika, no to chyba nie trzeba lepiej.